oglądania filmiku, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Jeśli już to zrobiliście, to przechodzimy do filmiku. Dzisiaj będę Was oprowadzał po największej uczelni w Japonii. I to jest właśnie ta uczelnia. Teraz pójdziemy do biura. Chodźmy teraz do budynku, w którym jest biuro mojego taty. Chodźmy. Wjechaliśmy na 7 piętro, gdzie jest biuro mojego taty i tutaj właśnie jest taka malutka biblioteka. I widok przez okno na całe Sapporo. I są też tutaj krowy. One są z tego uniwersytetu. I mają też tam różne pola. Jesteśmy teraz w takim malutkim pokoju z robotami i to jest ogólnie pokój do nagrań. Tutaj mam różne takie komputery, guziki, pokrętła, a tutaj są te roboty. Ten jest chyba już za stary na działanie, a to jest jakiś taki bardziej nowoczesny. Mam jakiś ekranik, tylko nie wiem jak go włączyć. I tutaj ma takie różne wzorki na jego ręce. I ma też ekranik taki mały i dużo bardzo głośników, bo tu dwa, tu jeden jeszcze chyba jest głośnik. I jest też komputer do gier, bo tu już widać jakaś kierownica, więc pewnie się na nim gra w jakieś auta. I też jest dźwignia biegów i tak samo jest, to są chyba pedały. Wyszliśmy z biura mojego taty i teraz jesteśmy na takim małym moście i pod nim jest taka malutka dróżka po uniwersytecie. I to właśnie jest ona. Będzie tam mogą jeździć samochody, a tam właśnie zaparkowaliśmy ten samochód i tamtędy chodziliśmy, gdzie jest to takie wycięcie małe jakby. Poszłam teraz na taki mały tutaj staw i nad nim latają tu ławki, ich jest bardzo dużo właśnie. Często ławki właśnie są nad stawami. Już nie jestem pewien, czy coś tam pływa w środku, czy nie. Wyszły też malutkie kaczki na brzeg z ich mamą. Dokąd przyjechałeś? Where are you from? Poland. Poland? Tak. Oh, good. Co? Jesteśmy teraz w takim małym parku i tutaj właśnie płynie taki mały strumyk. I jak to była zima, to my tutaj bawiliśmy się z moim kolegą i tam gdzieś była taka mega kupa śniegu, bardziej gdzieś tu przy tych schodach i była taka duża, że w niej ktoś wydrążył iglo. I tutaj też dużo przedszkola spaceruje. Znaczy tak samo jest taki jeden pan i on jest na spacerze z przedszkolem i śpiewa z nim. Jestem teraz pod takim muzeum i w nim jest bardzo dużo rzeczy o tym uniwersytecie i też tam już raz byłem i tam był też taki pokój z dinozaurami. Był też pokój z żukami i innymi insektami. I były też pierwsze komputery.
tam w sensie było bardzo dużo takich rzeczy. Jesteśmy teraz w takiej małej restauracji i tutaj jak ludzie się zmęczą i jest pora obiadu, to ludzie przychodzą i właśnie przy wejściu się bierze takie tacki, jak my tutaj mamy z kaszą pomarańczową tackę. I tam jest duża kuchnia i ona ma takie okienka i na nich stoi na przykład ryba, ryż i to można sobie zabierać na tacy. A potem się przechodzi przez takie bramki jak na lotnisku i tam się daje pani swoją tackę i pani liczy, jakie masz jedzenie i ile ono kosztuje, a potem musisz jej zapłacić i potem wybierasz sobie wolne miejsce i jedziesz.